Jesteśmy dzisiaj na Flash Fashion Night, a Paulina, możemy już od półtora roku oglądać Dzień Dobry TVN. Pamiętam ten twój start, pamiętam ten moment ogłoszenia ciebie i Damiana Michałowskiego na konferencji TVN-u. Ogromna niespodzianka, ale wspaniała. Pamiętasz jeszcze, jaki wtedy towarzyszył ci stres? Bardzo duże. Ja dokładnie pamiętam, myśmy, słuchaj, byli sami zaskoczeni bardzo tym wyborem, tą decyzją władz stacji, ze względu na fakt, że myśmy dwa dni przed tą ramówką potwierdzili nasz udział i naszą chęć, żeby prowadzić program Dzień Dobry TVN. To by było, jakbyście nie potwierdzili. Słuchaj, ja byłam wtedy na nartach. Do mnie zadzwoniono: Paulina, musisz przyjechać na spotkanie. Wiesz, ja byłam po castingu, my normalnie przyszliśmy na zdjęcia próbne, na castingi. Wiem, że było parę osób castingowanych do tej roli. Ja wtedy nie miałam świadomości, że to jest do prowadzenia jakby głównego Dzień Dobry TVN. Myślałam, że chodzi o jakiś cykl, albo żeby być jakimś reportażystą, albo jakimś takim, wiesz, dziennikarzem od show biznesu. Absolutnie nie wiedziałam, że szukają konkretnej pary prowadzących. Byłam bardzo zaskoczona i pamiętam, że byłam na nartach, dzwoni do mnie telefon: Pani Paulino, czy mogłaby Pani przyjechać na spotkanie do Warszawy? Nie, bo jestem we Włoszech na nartach i nie przyjadę. Ale to jest bardzo pilne, bardzo chcemy. Ja mówię: dobrze, to proszę poczekać do soboty, a w poniedziałek była ramówka, więc ja faktycznie przyjechałam. Następnego dnia się spotkałam z dyrektorem i wtedy dyrektor powiedział: Oklo, ty jeździłaś na nartach, a ja oglądałem 160 razy twoje wideo i jesteś super. Czy chciałabyś poprowadzić program Dzień Dobry TVN? Ja byłam po prostu w tak ogromnym szoku. Pamiętasz miejsce, w którym dyrektor Miszczak przekazał ci tę miłą informację? Tak, w jego biurze w ogóle po godzinach jakby pracy, bo to było, przyjechał specjalnie, były jeszcze tam dwie takie panie jakieś od PR-u, więc musieliśmy tajny plan zorganizować, jak nas prowadzić na ramówkę. Myśmy przyjechali oddzielnym autem, na inne imię i nazwisko. To naprawdę nie wiedzieliśmy, że my będziemy taką trochę niespodzianką tej ramówki, że to będzie aż taki secret project. Byliście ogromną. Ja zapytałem o to miejsce, bo pamiętam, że na przykład Gosia Ome dowiedziała się o tym, że będzie prowadziła Dzień Dobry na parkingu. Także każdy ma swoje miejsce.